Smacznego. Dzięki. Myślicie, kto wygra GP Meksyku? Hamilton. Bottas. JH. JB. Na, na, na. Ambitnie. Czeko nie wygra. Czeko, albo Max. Śmieszą te porównania, bo Perez będzie walczył z Leclerciem i z McLarenami, a nie z Verstappenem i Hamiltonem. Nie oszukujmy się, ma Zetin najlepszy. Jezu. Kto tak pisze? Zetin najlepszy. To... Albo dwójka z Mercedesa, albo Max. No tak. Chyba, że się trójka rozwali, to wtedy może Czeko wygrać. Bottas i Perez mają najlepsze bolidy. Ale się biją z Ferrari i McLarenami regularnie, więc no, tylko Hamilton i Max walczą o zwycięstwo, moim zdaniem. Mańka wrzuciła sesji przy okazji. To samo. Chyba, że no to dlatego go wyrzuciło, bo nie wdusił dalej, no to ma pecha. Nie dał opór, tak, sobie altabował. Dobra, ja setupa na żaden tor nie mam, więc już sobie wyjeżdżam. No, ty jesteś niezły agent. Jak to, jak bez setupu? Ja też kiedyś jeździłem przez dwa lata bez setupu. Nie no, kiedyś też... No. Dopiero jak w igrach zacząłem dziś, to dowiedziałem się, że jesteś taki jak setup. No to u mnie było tak samo, w sumie. Ale od kiedy ja wiem, że są setupy, ale po prostu nie ma żadnego podpada, tylko są na kierę. A ja jeżdżę z średnią trakcją, to... Nóżka tylko Jokera nie ma? Tylko Jokera. Ja już dostałem połka na Discordzie, więc pewnie PW od Majka, którego wywaliło. No, napiszcie to... mu, bo ja wyjechałem w boksu, a nie chcę altować gierki bez słuchawki. Ja idę na Team Radio. Okej. Okay. O kurwa, ciebie też płacić. Idę płacić. O kurde. Nieładnie tak. Nie chcę golić. Teraz trzeba się pchać chyba. O, ale oni są spoceni, nie? No. Szkoda, że nie ale komentuję, bo jak byli na podium, to bym się ich spytał, ile potów wylali na Rosji. Życie podwolno. Boli ich wielka Alfa Tauri na czele. O kurwa. Alfa Tauri, Alfa Romeo. Muszę wyprzedzić. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy co, ale pewnie tak. Red Bull jest tak ciężki. Jezu, chyba Hamilton się zakradł do samochodu Red Bulla i... Pewnie się zakradł. Ale ciężki ten Red Bull, co jest? A to Scott Masters to nie są Holendrzy, tylko... A coś z Anglii czy z Wielkiej Brytanii, to od razu w grze robią gorszego RB. A nie no, naprawdę, strasznie ciężki bolid jest. Aha. Nawet na równych osiągach to czuć. Aha. Ale może ty masz zalane za dużo klima. No jak ja mam na 3 kółka tylko. O. Gaser, zapuścisz mnie, halo, jesteś na tym kanale może? Puszczaj mnie, no. Kurde, Suza. Nie, będę mówił brzydko. Jarno by coś powiedział, jakby była taka sytuacja. Jarno by tu płakał już.
No, a wiecie, że jak ja sobie wpisałem w Google Dani Moreno i Leonardo Nalati w ogóle, to mi wyskoczyła brazylijska aktorka? Sheesh. Ale ten bolid jest naprawdę ciężki. Albo coś z padem mam, bo mi za późno skręca. O kurde, Borowczyk znowu komentuje w Elevenie. No, mówiłem. To cały weekend będzie komentował. Ma takie one-offy. Dobrze, że kurwa oglądamy na Discordzie i ten komentarz będzie wyciszony. Musisz, ale nie mogę. No Borowczyk już pierwszy fail. To co znajdzie na softach, on gada, że na pośrednich obłonach jedzie sobą. Niezły agent. Borowczyk, ale on jest stary, no to nie można mi wytykać. To niech nie komentuje, jak jest za stary. Dla mnie jest za stary. Może on myśli, że jeszcze się nadaje, a już tak naprawdę się nie nadaje. Bo on sam nie wychwyca tych swoich. Nie czepię się legendy. Nie czepię. Tak, bo a jesteś nie stary. Patrz, jak od starego wyzywa, nie? No. Jak ten kolega przede mną tu jedzie. Jeśli po jednym zakręcie 20 poprawiam, nie? Aha. Kurwa! O, skarski. Jak nie w RKFL-u jakiś fail to i tutaj. No, dokładnie. Co się stało? Rekord bez jeden miałem, no nie, mam unieważnienie. Skarski, co się stało? Ja latarkę za mocno najechałem. Jak zawsze. O nie. Gaser też się wywalił? O, Gaser, o, to dwóch mniej. Gaser odpłynął. To ja mam jakieś na streamie 5 sekund delay. Pamiętam tak wczoraj, jak go puszczałem na prostej. Patrz, mi nie skręca do końca. Prorok na medach? Tak, nie wiedzę. Jest... Ja się nie zakwalifikuję do pierwszej dziesiątki, więc... Ja stawiam, że się zakwalifikuję, tak? Ja nie umiem jeździć po tej Rosji, ta Rosja jest jakaś dziwna. Zapomniałem, że tu jest ograniczenie do 60, ale w ostatniej chwili zahamowałem. Okej. We're 14th in the speed trap, 323.3 kilometers per hour. Jest wiśnia, że dzisiaj jest stream i jak... Tak. Że jak będziesz na podium, to będziesz miał wywiad, bo stream jest. Tak, ja jej podium w Rosji. Proszę cię. No to może ja? Nie. To by musiało milion ludzi odpaść. Ale chętnie bym przyjął wywiad. No, tylko 15 w sumie. Tylko czekam, mam dosłowni. O, i kierowca Ferrari przypłacił. No niestety. No niestety, przypłacił mi to tak swoiście. O, który? Nóżka. Ale to... To Joker taki robi na śniadanie, więc no. Ale znajomi to się rozjebał w wyścigu, tak? Znajomi to się rozjebał. Wczoraj nóżka jechała. A co, Ferrari jedzie? Nóżka i Błażej? I Darkę. Ja nie jeżdżę, myślicie. Chociaż mógłbym. Znaczy no. Nie ma potrzeby, myślę. Nie, bo wczoraj za nóżką jechałem przez większość wyścigu, tak wydaje mi się, że nadaje się na poziom drugiego sprzętu, wiesz? Patrz, kina, co jest? A tak sobie to nóżka wczoraj walczyło o podium w pierwszym sklicie, ale postanowił skręcić w pawcia w zakręcie w prawo, więc... Dlatego a co ty byłaś wczoraj zrobiłaś temu deser trajkowi?
Nie przejmujcie się, on tego wyścigu i tak pan nie dojedzie. Tylko wystarczy, że miał kogoś obok siebie, go kogoś się może rozwalić. Tyle wystarczy. Jedyny wyścig, jaki już wyszedł, to jest Hiszpania. I Darkevowi też, bo siedzieliśmy z Domino z nimi na kanale i na nich mordę ten, daliśmy, żeby uważali do Darki. No, mimo to nóżka sobie skrzydło ujebał. Gdyby nie to, że zostałem drive-thru z dupy, to, było... to bym był przed nimi. Nie chcę nic tu powiedzieć, ale to akurat dużo Domino tutaj inżynierował. Ty, Kasty, nie wiem, czy ma unieważnienie, ale jak ja tak zrobiłem na time trialu, to już miałem unieważnienie. Nie ma nieuważnienia. Jedzie całe okrążenie. Co? Ice musi się brać o sekundę, inaczej cię... Zresztą ja już bym dostał 5 razy unieważnienie. Człowieku, ja jechałem tak wolno teraz, że... Właśnie wiem, że z tych zakrętach... Znaczy, nie wiem, czy wolno, bo w tych zakrętach to się ledwo mieściłeś w sumie. A Darkę chyba się ten denerwuje i stresuje, bo to się może okrążenia złożyć. No ja miałem taki stres ostatnio, jak jechałem pierwszy wyścig w tej Holandii. Czy tak stresowałem. Ale w Holandii to miałem, nie wiem, jakiegoś farta ze strategią czy coś, bo w innej lidze startowałem 11 i wygrałem klasem, tak? Nie wiem. Holandia coś mi sprzyja. Powiedzcie, że Kaszty zrobił czas. Zrobił. Ja nie mogę. Przecież ja bym 10 razy dostał, nie wiem. No jakbyś po tych zagrętach przejechał bez zwalniania. Ale on może robić tak, że odpuszcza gaz całkowicie. No tak. Plus ten, zmienia zobaczę, bo nie jestem w grze. Ale wydaje mi się, że jakoś mocno nie jest. Też Rosja to nie jest 20, że cię ci daje dużo, nie? Tak. Pamiętam, że ten długi lewy łuk nie szło tak iść blisko. Bandy. Ogólnie od którego roku Rosja jest wyścigiem jesiennym? Bo w 17 pamiętam, że jeszcze była. To był wyścig wiosenny. Od 18 roku. Uh-huh. Dziś nie pamiętaj Erz włączyć. Nie no, cóż za dominacja Ferrari. Ale oni to ten, oni to ten psują wyścigu jak coś. Tak? Jak przynajmniej jeden z nich, no i jeden z nich. Tak. Ja stawiam na nóżkę. Ja też. Ale Darkiem akurat bardzo, na streamie było bardzo sekuracyjne zakręty. Mini poleciał. A ja myślę, że mimo wszystko obaj to zepsułem. Nie kończę, że się rozwalą, ale to zepsułem obaj. Checks complete. We're ready. Masz wiśnią? Nie! O nie! Dobra, czyli wszystko do boxu. Wszystko pod kontrolą. Tak samo co Pix poleciał, tylko że tutaj. Gdzie ty teraz jesteś. Ja powiem tak, Ferrari zrąbie start. No. A ogólnie co się wczoraj działo? Nie wiem, co ty Błażej zrobiłaś temu desert strajkowi. Znaczy, błąd był mały, ale no niestety się stało tak, jak się powinno stać. No to ja tak robiłam tylko na Open Lobby Demanu. Jak graliśmy sobie z ekipą z RKFL-a Open Lobby. To wtedy tylko Demano tak odbijałem i tak robiłem. A Sopuś ale... nie jedzie dzisiaj? Błażej. Nie, no bo ten. To jest taka zasada, że kierowcy z pierwszego nie mogą jeździć, wiesz? Ja bym dzisiaj się spóźnił, nie? Bo jakbyś pozwolił mi Sopu i zarazu pojechać, to zaraz by na przykład się odezwał Wahachi, już też chce. I tak dalej by było. A i Semanatium. Już za mało miejsc się robi? O, nóżka szybkie jedzie. Nie, że za mało miejsc, ale po prostu no... Oni wahacie, że nie pojechał z picie pierwszym, bo dał nieobecność, jak chciał pojechać i coś tam napisał, dobra, że w drugim. Nóżka ma unieważnienie. No ale no nie pojedzie.
Sprawdźcie, czy nóżka ma unieważnienie. Ma unieważnienie. Okej. Okay. Dobra. Wreszcie gra oddaje, nie? Ja też dostał z dwa unieważnienia. Bo dalej jedzie szybko. Myślałem, że tego unieważnienia nie ma. Bo on nie ma, u niego międzyjazdowy a pomiarowy nie ma różnicy, wiesz? Aha. Ale dalej chłop ciśnie i tak ścina, ale ciśnie. Bo on może chce jeszcze jedno jechać. A ma paliwo? I czas? No, pytuję. Ma czas, ma. To nowe opony, no. A czy no tak, ale później był już... Nie ten. Nie wyjechał kolejny raz. Tak mi się wydaje. Gdyby pojechał jeszcze szybkie. Fenix, ten czynnik z sektorze, to może się na te tarki bardziej najeżdżać jak coś. Dobra, ja też już wyjeżdżam. A jest, nie chcę cię stresować, ale jesteś na kamerach, to się nagrywa. Już nie. Ale żeś poszerzył tor. Wiem. Zerkę znowu ten. Na Monzy też miałeś chyba problem złożyć okrążenie wymiarowe, nie? Tam unieważniałeś. Przez co nie mam setupu, dzisiaj zapomniałem ustawić niestety. Także tym co dzisiaj mi się udało. Ja na żaden tor nie mam. Sadgę. Mam jakiś wcześniejszy i tak. Nie, te wcześniejsze to powiem ci, że ten. Znaczy te przed update'em na porty mało to nie działają, nie? Aktualnie. Ej, Messiah? Inaczej, niby jedzie się wygodnie, ale na... Ty, ale czasów nie ma już tych samych. Na timerze się nie zgadza. Nie wiem, co tam Messiah robi. Chyba jakiś pijam. A jest już ten? Ty się nie poprawiłeś, tak? Ej, teraz jedzie chyba okrążenie. A, to może jedzie tylko patrzą. To sobie można, bo tu się opłynie z uszy. Tak, jedzie. Że ja dzisiaj jechałem Golfa z kolegą to patrzy, i rozbiłem się na jeździe do pitlane'u z Imoli. Na prostej startowej. To jest 3 minuty sesji została? Tak. No? Nie. A ja na starym komplecie wyjechałem. No ale tutaj nie ma dużej różnicy między starym a nowym ogólnie. Tu bardzo małe opony się zużywają, jak ktoś potrafi zarządzać. Nie były 2000, tak? Nawet jak żerasz opony, to te... 12, no, 12-13, tak. Ale tu opony się bardzo mało zużywają. Moim zdaniem najmniej się opony zużywają w Najmoli i na Rosji, a najbardziej w Bahrajnie. Najmniej to się na Monako zużywają. To fakt. A, no. Na Bahrajnie się zużywają bardzo ten, no nie wiem, ja tam soft medy jeżdżę przeważnie. Czy na pewno jest tam softy to wytrzymają z tysiąc. To jest łatwiej. Na ogólnie, też udatna się pojechać na soft ogólnie w tej grze to tylko na USA i Meksyku nie jechałem wyścigu jeszcze, a tak na każdych torach jak jechałem to dało się radę wyjechać soft medy dobrym tempem. A i gdyby Cassidy teraz nie zrąbał, miałby rekord. Możliwe, że. No bo tam miał przewagę, ale z pierwszym to. A nie wiem, co się dzieje z moim padem. On mi nie skręca do końca. A tak i tak się poprawi. A tak i tak zrobił. Ładny czas. A no to. No ale. Jakby tam nie zepsuł, to miałby jakieś 31-2. Jak nie 31 równo. Bo tam mógł dużo stracić, ale wcześniej też stracił. Aż tyle nie stracił na tym uścisku, wiesz? No. Ale na dojściu do hamowaniu stracił też. No i wycofał się na torze, to ten... A, tak wolno? Nie. Nie. Ja zawsze sobie wycofywałem w boksie. Ja mam Ferrarki. O kurde, nóżka, a nie, ważne jest. Ja zawsze właśnie tak myślałem, że nie wolno na torze. Zawsze się w boksie wycofuję. Kiedy tam pomiarowe? Czy nie? A, w boksie tak. Albo w bezpiecznym miejscu gdzieś na torze. Gdzieś... A jak ktoś się wycofa na torze, to jest jakiś punkt czarny czy coś? Jak jesteś czarny w sesji, to nie. Zależy, czy komuś przeszkodzisz, nie? No i nóżka unieważnił. Nie wiem kiedy. A, ja też nie wiem kiedy.
A może jeszcze jedno pojać się mogę strzelić. A oni jadą na nowym komplecie znowu. No. A ty, który wiśnia jesteś? Piąty. Piąty? Wow, to nieźle. Szósty już jestem. Ja przez tego pana jestem jedenasty, tak? Ale nóżka zaczyna kolejne okrążenie. Co dostał dyskwalifikację? Nikt. Nikt? Aha. Okay. A Dark się poprawia, ale też mam nieważnione. Chyba zbagowało, bo mam niby rekord pas 1. U mnie też tak było pokazane. I koniec. Ja teraz patrzę nóżkę, zobaczymy co pojedzie. Kurde, unieważnienie. Nie mam unieważnienia, to jest. Jeszcze poprawię. Darkę w tyle trenował. I oj, oj, nie ma unieważnienia. Tak, fartem, fartem. Fartem, no. Ja też fartem. Dzięki wiśnie za wstrugę. Jeszcze śruba i by było. No. A wczoraj, jak był ostatni 5 okrąż wyścigu, to tak cisnąłem, że na każdym okrążeniu, tam po pierwszym okrążeniu, teraz moja opona się ten, tylko ze ścianą, ja tylko kartkę byś między oponę a ścianą poszło. Zobaczymy, czy nie zetnie ostatniego sektoru. Poprawiam się 30. Tam jest ostatni zakręt, jedynie jest ciężki postęp. No, na wyjściu. No. A to tylko wtedy, kiedy... A 7! Let's go! To się mam grucha mikro. Jaki czas masz wiśnia? Chyba. No. Jaki czas masz wiśnia? Ja coś się tu. No nie, no dużo za siebie straciłem. Coś to. Gdyby nie padł, to bym był przed tobą, tak? Nie oszukujmy się. Blisko unieważnienia u nóżki. Tutaj bliziutko było. Oj, ty... No tu powinien dostać unieważnienie moim zdaniem. Tu powinien dostać. Tak. Ale na parcie poszedł. Charlie odpowiedziałeś, że gdyby nie padł, tak? No. A wiesz, że na pacie tutaj da się o wiele szybciej pychać niż na kierownicy, na większości torów? Tak, no bo ja jeżdżę z niektórymi... No wiem, bo jeżdżę na pacie. Ja jeżdżę na automatycznej skrzyni biegów, z ABS-ami, na średniej trakcji. Tylko na e-sporcie jeżdżą na kierownicach dlatego, bo jest taki przepis. Normalnie jakby mogli tam jeździć padowcy, to by jeździli też tam padowcy, nie? Są tacy w tych najwyższych ligach, którzy tam walczą normalnie. Dobra, idę się pośmiać z Darkiewa, że przegrał z nóżką. Prawidłowo. Dobra, no, nieźle, P6, P7, wiśnie nas. P15. Niedobrze. Darka mnie wytrzyma do pierwszego zakrętu już. On już wie. Nie, do Darkawa za dużo straciłem, żeby być przed niego. No, to jest jakiś agent taktyki ma. No. Dobra, teraz tylko bez spina na formującym. A tu paliwo, Rosja żre paliwo, czy nie? Tak. Tylko jak będą safety cary, to wiadomo, jak masz pewność, że będą dwa safety cary, to sobie może dać nawet poniżej jeden, nie? Ja na przykład wczoraj dałem sobie 1.7 i normalnie by mi to starczyło na styk, gdyby nie było SC, a to, że było SC, to miał na przykład 4.0, nie? Więc no. Ja jadę 0,6 więcej daję paliwa w sensie. Tak, nie będzie safety cara, to nie dojedziesz na ostatnim okrążeniu, ja będziesz jechał powoli. Co ty dajesz? Ale będzie SC. No dziwne, że nie było SC. Będzie SC na pewno. No w sumie dziwne, bo tu Darkew jeździ. Zmiana gospodarza? No, zmiana gospodarza, czeka. A, ja wiem. Darkew ma jedno tam. No, to oraz sesji. Dobra, to dam więcej paliwa. Chyba, że wróci. Ale restart. Poczekamy. To restart robimy, czy jak? Nie, poczekamy, zobaczymy co się stanie. Ale Darkew ma... Darkew ma X-a na Niku, no. Tak. Może tym patrzmy się w nowej sesji naprawi. Reset czy nie? Chyba będzie restart, jeśli się tam... Okej, podobajcie reset. Jak coś to ja nie ma, sobie nie było Ecodampera, tylko usługi Steam się rozwaliły, także chyba zaraz masz te twarz. Może nam też teraz rozwalą. Mamy wychodzić? No. To nam też może, to poczekajmy jeszcze. No bo ja bym wtedy sobie padł naprawił, nie? Na razie jest okej. Na razie jest git. Halo. Dalej ma X-a u mnie. Co się stało? To na razie... No, nie wiem. Team mnie nie lubi chyba, albo F1. Na razie wszystkim działa Darkiem, także no. No u mnie... Ale Darkiem jedzie z X-a, tak więc... No bo go nie ma w lobby, nie? No bo ja gadam z wami na Discordzie, a mnie wywaliło z gierki... Nie wiem.
To jak? Zaraz się formują, zaraz skończy, tak więc... No chyba raz szybko. No w gierki, Jeśli coś się wydarzy, bo są na pierwszych trzech okrążeniach takiego... A, ja się boję, że zaraz mocnego, no to będzie restart, praca, to tak. Gdzieś mnie chciał, ja, czasami cię tepię. Ja streama oglądam, także... Ja dawasz restart, próbuję. On dalej ma X-a, a koniec formują tego czekaj, zaraz. Czekaj, uspokój się z tym restartem, spokojnie. On to może wbić. I to. Już się wbił. Próbuję wbić, zobaczymy. Wolniej, może jedźmy, to formujące. Że to duszka zapisała na nas. Powinno być extra formation lab. Dobra, chyba... Nie, dalej Majksa. W sensie nie będziesz udziału. Wbijesz, nie? To restart? Kolejnego wyścigu mogę wbić. Może podczas wyścigu będę mógł wbić. Podczas wyścigu wbierz, bo z formującej przejmiesz kontrolę nad botem na spokojnie. Spoko. To weźmy bardziej tam na dół przerzuć, jak coś to wbijesz. O kurde, ja opon nie dogrzałem, oho. Ja też. Był restart. W 20 była zmiana gospodarza, na przykład rzadko się działo tak, że ten, nie? Że sesja się śpiewała. Nie, no przejmował następny i było wszystko okej. Okay. No tak, no czasami wiadomo, chyba że na kogoś to nie powinno być hostem trafiło, bo miał jakieś też problemy z grą. Ale tak, to przeważnie było okej, okay. A tej to nie wiem, co się dzieje. Ja mam 750 stopni na oponach, więc będzie wysoko. Nie mam pojęcia dlaczego, ale w życiu się jeszcze tak nie stresowałem. KF jest normalnie. Powodzonka, panie. Good luck. Uważajcie wszyscy na pierwsze zakręcie. Ale słaby start, rzuciło mnie. Ufają, mnie weźmie. Dobra, duszka dobrze wystartował. Paciek słabo. O Jezu, kto we mnie walnął? Paciek poleciał. No i nie bez jeszcze powrót na tor, Paćka. Prawie Dark Wenda stosował, tylko nie wiem, że uduchem. Cały szczęście. Ale jestem amatką. Jezu. O! O nie, wiśnia. No i koniec challenge'u. U mnie tepie rytmika. A mówią o tobie na streamie. Kogo dzisiaj nie ma, bo jest tylko 18 osób? Jokera i kogo? Jokera nie ma. Oraz... Oraz czego? Chociaż Joker miał być, ale nie wiem czemu nie ma. A... To punkt karny. No tak, będzie punkt karny zaraz. Dawaj Ice, pokaż Darekowi gdzie go miejsce. Ja nie wiem co Ice zrobił, zahamował mnie tak przed nosem. Pamiętaj, że to jest start i się hamuje dosyć, hamuje się wcześniej niż normalnie. Tak, bo... tylko że on nikogo przed sobą nie miał, tak? Miałem dwa bolidy przed sobą, byłem w kanapce, ziomek, więc... Ale mówię do T4, nie do T1. No właśnie ja mówię. To ja byłeś w lewej. Ja prawie w ciebie wjechałem i przez to rytmik mnie wyprzedził. To cały czas był start, nie? Trzeba uważać. Nie bierz tej kiełbaski, ja jest jak coś. Tu się lata. Jo, dobrze, Darko, w bloku. Darkoen już 7 pozycji w górę na tych medach, to potem masz mieć dobry styl na softach. Paciek chyba 14 tu. Manek ma X-a. No bo Majka nie ma w sesji, w ogóle nie wczytało przed kwalifikacjami i nie ma się. A, bo on opon nie wybrał i w ogóle na DC chyba nie pisał. Pisał, ale mu odpisałem. Zaraz przyjdę. Simon! Jezu. Łup to jest za mną prawie sekundę i mnie w tył na koło wali.
Jezu, no nie wiem co chłop robi, no. Na szczęście nie wyspinowałem. Tak, mi zaczyna. Strasznie mnie rzuca dzisiaj. No ja to tam jeszcze punkty do zrobienia z tego spina. O nie, Darkowym poleciał. O nie, mieszają. Też McLaren. To Darkowym mnie wyprzedzi na bank. O, Aysen ma na tym wyspinował. Co się stało, Ice? Nie wiem, Arkefa był wyhamował prędzej. Ale ja hamowałem normalnie i no. Kto? Darkev. Aha. No Darkev to powiedział, że ma problemy z płynnością gry po tym, jak odpalił grę i że ma lagi, więc nie wiem. Ale moim zdaniem on lubi sobie przetestować. Bo źle sobie przyjął moją wiadomość, że ma hamować wcześniej do zakrętu. Oj, Oskarski z Winipatem walczył Winipat, że ma zakręt, ale odpuścił. On jak Oskarski z kimś walczy, to się może źle zakończyć. Co? O kurwa, co? Myśleliście, że Minipad... Pomyśliłeś się, panie? No. No i Minipad rozwalił Wyszajana. Znaczy, zależy jak to co to ten, ale wydaje mi się, że Wyszajan go chyba jednak się do ściany, jak teraz jak to zobaczyłem. Jaka jest to tam Warna? Nie wyjechałem połową bolidu poza tor. Ja na razie bez Lorna, ale... Krasny cel. Uuuu, prorok poleciał na tych medach. Ja na tych softach nie mam kompletnie gripa. Chyba się warunki zmieniają, bo coś puszczają to. A, będzie pod koniec słonecznie. Jeszcze tak Darkowen z 3 okrążenia i będziesz miał lepsze opony, nie? Bo jeszcze te softy są lepsze. A, coś puszczają powoli. Aczkolwiek Szymon jeździ strasznie asekuracyjnie, także możesz go zaraz uprzedzić. Oj, drugi warg, jest lipa. No, jak dwa wordy, to już lipa. Ja żadnego na razie nie mam. Okay, clear. No, kto poleciał? Prorok znowu? Tak. Tak, prorok. Chyba będę musiał niedługo na temat zespitować, bo nie mam gripa na softach. Ale tam dymy z przodu. Pas Ferrari i Alfa Tauri. Ole się tym hasem wciska. O nie, no to się tak nie mogło dostępić. Kto się obrócił? Mikejs. Ale... Bardzo głupi atak przeprowadził. Nienawidzę być w kanapce. You're lapping around a second faster than the car ahead. To ma widzi. Keep this up.
increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Tracę, Boże Święty. O! Darkest. Tak, Darkest. To jest nie. O, a stawialiście na nóżkę. SC, dobra, idealnie. Pit. Pokazała VSC, gdy pokazał od razu SC, ten zdążył. Ale jak teraz pit, to chyba na hardy, nie? Nie, na medy. Medy wytrzymają. Wytrzymają medy? Tak, tak, nawet Jeff mówił, że ma medy. Mi zaproponował meso w te medy. Co? Mi samo medy. No ja same medy, nie? Moim zdaniem jest to bardziej opłacalne, bo jeszcze jeden mestre może wyjechać. Ja po 5 kółkach na hardach mam 6% najwięcej. Tak więc medy powinny wytrzymać do końca. Nie, bez problemu wytrzymają. Tak. Ale ta delta jest głupia, nie? Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. O, delta. O, jestem monatem, 5 sekund. Za co? O nie. Byłem za przekroczenie prędkości, a tak wolno jechał, to ja nie wiem, o jaką przekroczył. Może za kolizję z kimś? Niemożliwe, nie, no, ja to teraz ja muszę... Co się stało, na czym gadacie? Opuścił sesję gry. Jeszcze przed nim wyjechałem. No bo Darka się rozwalił. Ale nie jest hostem, przypadkiem, bo bym pokazała, że... No, opuścił sesję gry. Nie jest hostem Darka, bo go wywaliło przecież na formułę. Dobra, dobra. Nie grali, wszystko działa, nie? No spokojnie. Mój błąd. Ja streama oglądam, na streamie wszystko widzę. Wszystko działa. Może mi oddało. Ja dostałem hita od pleców, dlatego dostałem 5 sekund. Czemu Darka hardy, a nie softy? No, ja nie potrafię, wiesz, tak na nim. Ale... A można odpalać bota w trakcie wyścigu? Tak średnio. Nie, więc jak nagrywasz, to takie coś możesz odgłosić. No nie nagrywam, no ale Szymon odpalił bota i później miałem wywalał na wyprzedzenie. No ale to jak nie nagrywasz, to jakby nie masz dowodu, nie, więc... No tak. Fajna możesz zrobić ewentualnie chyba, nie? Przymontuję na chwilę. Kowitnia we mnie nie wie, proszę cię. Aha. Podtrzymuj odstęp, bo to jest ważne na ST i na formującym, żeby utrzymywać odstęp. Kurwa, tak hamujecie, nie? Myślał was, właśnie. Właśnie, utrzymajcie odstępy. Na chwilę coś sprawdzę. Jak... Tak, Oskarski, będę na bocie na chwilę. Nie? Ja mam dystans, więc na spokojnie. Nie, no co Szymon, to odpala z auta z bota i ja mam coś zezwala na wyprzedzenie, no ale go nie... Nie wyprzedzam, tak samo Ice'em na tym. Się nie mylę, na Steamie zrobisz screena. Więc ano? Powinno to uznać. Wróciłeś tak już na Ice'em na tak, tak, tak. To zrób tym najwyżej wiśnia. Co on ma zrobić? Screena, no. Zrobić? Bo Ice'em na napią, za tobą używa też bota. O, ja powiedziałem. Kurwa. Uwaga, uwaga. Uwaga ta, bo to jest... Nisko, zaraz będą... Bot Mańka ma wylew. A... Ja mam dalej, trzymaj się za maniek. Kurna, ten... No bo ja muszę za tym botem hamować, nie? Uważaj, Oskarski, bo tak hamują oni dziwnie, że... No też wezmę dystans. Uważaj, wiśnia. No, ja też mam wiśnia. Wiśnia, proszę cię, bardzo uważaj. Ten bot Mańka po SC wyjedzie. Zobaczycie. Ja już dogrzałam te opony, bo raser będzie pewnie wolny. Ale jeszcze jedno pojedziemy. Tak? Ten Mercedes jest dobry. Nie, na tym zjedziemy, bo ten Merc nas dogoni. Nie dogoni nas. Dogoni gdzieś w połowie okrążenia.
Na pewno nie dogoni. Zobaczymy. Rekord obecnie ma straty. Uważaj tu, Icemanation. Icemanation. Dawaj, Maniek, ty się kameruje. Maniek, dawaj, kurde, weź tam jakąś modlitwę do tego bucha i powiedz, żeby on szybciej jechał. Uważaj, Wiśnia. On i tak hamują, że musisz bardzo zbawić. Cekon Gasser dojeżdża jeszcze. Dobra, Mec nas dogonił. Dojedzie, dojedzie. Ta instant będzie. 10. Ale zatrzymał się. Co on robi? A bo on chce przedłużyć SC. Może on chce przedłużyć SC. To niezły agent z tego. Dobra, Indy Slav. Nie, Indy Slav. To dla niego gorzej. Oddawać, no jechać. Nie, Gasser jest zawsze wolny. Let's make sure those tires up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Uważam, przestań płakać. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Ale nie chcę stać. Wyścig moc? Tak. No nie. Ale to wyścig opcji. To jeszcze nie go wtrącił. No. To jest kiedy masz taką sekcję długich, prostych. Dobra. Ale mi ten pad zacina, kurde! Zbotera się tam. Nie no, mam stopad już. Bym tyle szybciej jechał, gdybym był, kurde, głupi pad. Na tylko wybór był 24 grudnia. O, kierownicy zacznie się jeszcze nie. Trochę ponad miesiąc trzeba zsiedzieć na tym padzie. Szymon powinien już Warna dostać. A może dostał? Może. Gdzie snuszka w kwalach jak tak zrobił, to nie dostał Warna, nie wiem dlaczego. Będzie atak. Będzie. Tylko, że Szymon... Kurde, Warna przez niego dostałem, nie? Chłop nie zepnął. Nie zostawił mi miejsca. Dostałem Warna przez niego. Kto mi spinował? Żyje. Na mały szybko. Minipad. Na mały szybko. Żyje chyba. A jednak nie. Wycofał się. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals are managed to clear it in time, and there are no plans for a safety car right now. Ale bez sensu ten SCM. Nie no, rozwalił się. No, myślałem, że wyhamuje, bo poszedł tak prosto w ścianę, ale myślałem, że dosyć wolno powinien jechać. Może sam się wycofał. Vera to już się na pewno dojedzie na tych medach. No właśnie nie widzę, jak go tam gdzieś z tyłu, żeby został. Ja mam 8% dopiero. Ja mam 6. Ja mam 6. Mam 7 najwięcej. Ja mam 6 najwięcej. Ja też mam 6 najwięcej. Ja mam 8. Odciśnienia. Mam na dwóch oponach 8, na jednej 7, na jednej 6. Bo w tej grze to jest taka dobra... Ogólnie jest ta gra tak pięknie dopracowana, że...
Im większe masz opony, to tym mniej ci się przegrzewają, nie? Powinno być na odwrót. Raczej. No. Ktoś się buguje chyba? Czy ktoś zjechał? Ktoś zjechał. Może mnie wystraszył. Możliwe, że go trochę uszkodziłem na poprzednim, na dziewiątym. To panowie, jeszcze raz powiem, utrzymujcie odległości między sobą. No i nie hamuj tak dziwnie. Tylko się zbliżajcie do restartu. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Teraz przed Verstappenem. No proszę. Teraz się u siebie utrwali. Czekajmy na kawałek. O, Gasser się rozbił. Gasser się wycofał? Tak. Rozbił się. Stoi. Na picie. Na wjeździe do pitu. Jezu, widzicie. Ja nie byłbym... Ja nie wiem, czy on się sam nie wycofał od siebie, czy się rozwalił na... Nie, bo on tam stoi. Od razu, nie. Ja nie chciałbym sądzać, ale on jechał strasznie wolno, nawet jak ten safety car był resy, zjęczał się nawet niespecjalnie wycofał, bo się specjalnie rozbił. Ale ja nie chcę sądzać, mogę. Ale dobre spostrzeżenie. Nie, bo on był po safety carze, był 4 sekundy, później był 18, a wiesz, że to hamowanie przed safety carem jak hamował, tak też nie wiem. Widzę, Darko, że dobrą strategię tutaj teraz zabrałeś. No, zobaczymy. Ej, na tym okrążeniu zjeżdża? Raczej nie. Raczej nie. Myślisz, że Darko, że ty to wyjedziesz? Jest na tych softach? Nie wiem. No, Eddy do Jokerowi punkt karny postawić. Jak będą z 200, to dowiezie. Jak będzie jeszcze... Nie, jeszcze jeden SC w sumie. Jak będzie jeszcze jeden SC, to wszyscy jedą na softy. Dostaniemy 5 sekundówki. Dlaczego nie ma nic slow? Bo za późno dojechali. 2,5 okrążenia zapasu paliwa. No myślę, że każdy ma sporo. No 3. No tak, przecież to safety car, każdy ma dużo. Ale faktycznie nie zużywa się trochę bardziej to paliwo niż zwykle. No ja dałem sobie 0,2. Na takim mechanizmie jakby już pewnie jest plus 4 albo plus 3. I tak będę dawał połowanie prezentu. Ja mam już plus 2,55. Ja mam plus 2,07. No ja plus 3. A to dużo zalałeś chyba, nie? To już zabierałem dużo, ale to nam się ja plus 1 zalałem i mam plus 2,3. Plus 20. Plus 20, no fajnie by było. Tak, Ignacy Potocki wtedy, co z nim graliśmy. Plus 20 to nie, że tak fajnie by było. Nie. A ja graliśmy sobie z takim jednym kolegą ostatnio, co on w falach miał zalane 71 okrążeń. 71 okrążeń paliwo. Ja zła agent. No, tylko że on tego wcale nie ustawił. Gra mu sama to tak ustawiła, bo wyścig miał tyle okrążeń w Brazylii. Albo jedziesz w warunkach na sliki, na oponach, na wet condition, to Jeff mu powiedział, spłoc opony, przejedź po wodzie. To jest logiczne, że ci tak powie, bo nie będzie zaprogramowany, żeby wiedział, jaka jest pogoda. Się, no. Dobra, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Bo każdy opuścił sesję gry. Był pierwszy. Będzie zrąbany z restart, może być, bo on chyba jest pierwszy. Może być, że będzie. Coś się bugowało. Odprowadzi, no. Okay, clear. Festiwal palenia airsu.
Tak jest. Dokładnie. Ale mi to patrzy w tym skręcie. Każdy mi się przeteleportował. Okay, good work. Great pass. What? Tego tu chyba rzuciło. Oskarski 9? Tak jest. Ej, no ajse! Nie możesz miejsca zostawić, nie? Zostawiłem ci miejsce. Tylko, że ja byłem przed tobą, nie? Nie. Ja byłem na twoim boku, uderzyłeś mnie od boku, przyciąłem tarkę, uderzyłem w ciebie. No tak, tylko że ja zostawiłem miejsce. Ja tam mam nagrane. Jechałem szeroko, tylko tam nie ma miejsca na dwa bolidy, tak? Wcześniej coś się z Szymonem wyprzedzałem, to on mnie zepchnął na tarkę. Ja tam mam nagrane. Okej. Okay. Zgłosi na policję. No tylko, że się zgłosi, tylko że on nic na tym nie stracił, więc bez sensu, żeby mnie nie zgłaszał. Liczę na jeszcze jedno SC. Wtedy co na drogi. A ty tego nie masz nagranego. No, nie mam. Oj, myszaja ci nie puści takiej... Nie wiem, właśnie, to jest problem. Gdybym ja miał nagrany, to ja bym zgłosił po prostu Ice'a. Teammate ma znaczenie? Teammate ma znaczenie, ale to była... mi przeszkadza. Musisz na replaya. Taktyka, że nieważne jakie jest okrążenie, nawet z safety car'em pali Epsa, nie? Moim zdaniem to było 50% winy Ice'a i mojej. Okej. Okay. Bo ja mogłem pojechać szerzej, a on mógł się nie wpychać. Check your MFD for a new strategy option. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Jak się tam Myszajan tak wolno jechał, Oskarski po wyprzedzeniu zarkowałem, trochę wjechał na linię i ja... Uszkodzenie przedniego skrzydła. Proszę po wyścigu. Gdzie wystraszyłem, coś takiego czerwonego. Darko, tak tam ciśniesz? Darko, masz wszystkie softy, on teraz będzie jechał. Kurde. Gość, to zawsze jest z tym wybrany. Red Bull 1-2 w trzecim treningu. Perez pierwszy, Verstappen drugi. No, Perez wyjechał na ostatnich minutach. Już każdy miał to tutaj nie jeździł. Jak ma już 6 sekund, co? Pace, you're catching the car in front by a second per lap. Jak coś Ice ma się szopony, to myślę, że ja mam do okrążenia. Ulubę? O dwa.
Dobra, słabo jedzie. Kurwa, tu nie błąd. Dobra, mam DRS-a. Gap to car in front is 1.6 seconds. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. We're leading our teammate by 1.5 seconds. Mieszają bez ersu. Znając życie, to właśnie mieszają wyspinował, był SC i ją nadrobił, a ja wyspinowałem. I to nie jest całkowicie mojej winy i nie będzie SC i teraz jest strasznie dużo. Nigdy los się na tym nie śmiechu. Been awarded a time penalty for that last incident. Fajna Rosja. Walka. Nice move. Good job. Nie, no co to jest? The track is clear. Green flag. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Check your MFD for a new strategy option. Gdyby trochę wcześniej ten S-tek. No, bo skitu nie. Których włączonych? Dobra, będę musiał dojechać. Dosłownie sekundy, dwie wcześniej. Dobrze, że ja sobie świeży komplet opór zaoszczędziłem. Teraz jeżdżać czy jechać dalej? Nie wyprzedzasz. Nie, bo się boję, że... Dawaj, wyprzedaj go. Walczę w tym wyścigu. Ten safety car tak fajnie jechał. Let's go.
Teraz pytanie, zjeżdżać czy nie? No właśnie... Każdy dostał dwa razy we lewo. Ja zjeżdżam na soft, nie próbuję. Rok też zjechał. Nie, delta. Ta jebana delta, nie przysięgam. No, po wyjeździe z boksu. Ja mnie jest... Nie wiem, czy mieszałem coś na Kanadę, ale... Uważaj, bo to... Za pierwszym razem miał spina i wrócił w środku całego tłoku w sumie. I potem miał drugi raz, no praktycznie spina, ale no ledwo co to wyratował. I uderzył w niego Szymon i Szymon we mnie wjechał, nie? Bo się obrócił. No, wie. Szymon się rozwalił? No tak, no. Nie. Znaczy, rozwalił się, boksował na softy. Ty zjeżdżasz, czy nie? Ja? No. Wiesz co myślę? No nie wiem, czy jest taki dylemat, zjeżdżać czy nie? Ja musiałem, bo skrzydła nie miałem. Zjeżdżam. Bo to nie, teammate mi zjechał, to nie mogę. Bez sensu, teraz zjeżdżać. Masz teoretycznie jeszcze tu jedno, bo zanim ja dojadę, to pewnie zdążysz. Na tej delce. Go, go, go! You'll be racing on the exit. Go, go now! Pierwsza tubika zjechała? Nie. Nie. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll resume the destination. Nie, nie, nie. A kto to się pyta? Lichmik. Moral, cieszę się, że bez kar jestem, bo mam dwa ostrzeżenia. Ja też mam dwa warny, właśnie. Dwa warny w jednym zakręcie, czy najwyżej odwołam. To ja na jednym okrążeniu te dwa ostrzeżenia. Ja teraz na steku dostałem trzeciego i karę. Mam laki. No, a pierwszego dostałem przy walce z minipadem. Bo mnie wypchał za tor. Mogę cię na chwilę przyjść na inny kanał? To? Kto? Mogę cię na inny kanał na chwilę przerzucić. Tak, tak. Zjeżdżać czy nie? Teraz to już chyba za późno. Teraz to już bez sensu. Chyba, że który jesteś? Piąty. To chyba, no raczej nie. Nie, już za późno, nie. Przecież ile stracisz. Już za sekiem jest, już Darkowed na mnie dojechał, to nie. No gdybyś okrążenie temu zjechał, dlaczego okrążenie temu nie zjechałeś? Wszyscy bo z przodu na medal. No tak, tylko że... Ja bym wolał być zblokowany przez teammate'a i zjechać i stracić tam parę sekund, niż właśnie nie zjeżdżać, mieć parę medy i jak spitujesz teraz, to gdzieś wystracisz. O Jezu. Dobra, mam świeże softiki, mogę walczyć. Paczek ma 9 sekund. To? Paczek ma 9 sekund. Aha, Phoenix ma 6. Znaczy 3. Bo ja mam do odwołania, nie dostanę warna. Będę dostałem 2 warningi na jednym zakręcie. No to sadga. Dlatego... No ale możesz na jeszcze jedną karę dostać. No masz za pochorna, no to wtedy się nie odwołam, ale tak to się odwołam. Na tym zjeżdża, nie? Raczej tak. Raczej tak. Tak, bo dogonią raczej. Właśnie prorogi jest strasznie wolno. Sorry, Oskar, jak cię to wystraszyłem, ale tutaj trochę... Spoko. Cały czas mam odstęp, więc wiesz. No trup, bo ja też tutaj próbuję. Dogrzać te medy, że nie były zimniejsze niż ich softy świeże. Ja sobie otrzymuję odstępy. O, kontakt. Ja widziałem, to mam to nagrane. Ja tak samo. Kto po 5 sekund dostał? Ja. To ja, czyli kto? Rychmik. Tylko? Przecież z kimś miał kontakt. Powiedz mi... No i Miki też. Richmik czy Richmik? Żebyśmy nie wypowiadali... Richmik, dobra. Rich. Okej. Okay. Bogaty Mik.
Ciekawe. Ja wiem jak to wkurwie, ktoś wyda swój nick za nie. A jak twój? No. Ice Manation, a nie It's a Manation, nie? Ja mówię Ice. Można jakiś skrót ice. Ice, po prostu, wystarczy ice. O, i to jest dobre. A nie, rzać po nowe skrzydła. O Jezu, ale Mishajan zahamował. O nie, no panowie, dlaczego? Co się stało? Rzać po nowe skrzydło, czy nie? Prawie wjechałem w Mishajana. W szybkich zakrętach byś miał problem, nie? I w długim, tym lewym. Dobra, zjeżdżam. Teraz... O Mishajana musiał, byś miał skrzydło uszkodzone. No. Nie, ten maniak to mnie tak denerwuje. Kurwa. Kurwa. Ładnie, żeś przyciął słupka. No. Rytm 10 sekund. Nie. To jest. Trójkę dostałem. That's P4. You're into P4. Najgorzej pod koniec SC, jak masz dużo kar. To jest najgorsze. Jezu, jaka tu walka! Ej, ale Iceman Nation, ty masz to nagrane, co nie? Tak, tak. To generalnie moja wina. Nie chcę! Nie! Yes. Ci, którzy mają kary, to mają przez to. Maciek, co zrobił teraz? 4 SC. No bez sensu takie ścigane. Aś od tych 5 sekund odwołam, tylko będę miał trójkę. Ale Mikkel i 8 sekund. Ci, którzy mają kary, to mają przechlapane. No panowie, może co wciki? Ice, jak chcesz odwołać od tego, od Warna, to muszę jeszcze pokazać, chcesz od dwóch Warnów, to muszę pokazać i powtórkę, i dyrektora, nie? No. Od Warnów czego? Ale to dyrektora. Dostałem dwa Warny w jedno zakręcie. No to wiesz, dyrektor byłby dobry, no i jak masz nagranie, to jeszcze lepiej, nie? Ale tam głupo jeżdżą, nie? To widziałem. Taka agresywna. Dobra, już to 8, tak. No ja w to widział, nie? Ja byłem za nim. Tam Paciek, Maciek... Właśnie, widziałeś, co Paciek zrobił za mną, czy nie? Bo ja tak średnio to widziałem, co on zrobił, że on poleciał ze mną, jak gdyby. Znaczy, ja jakby na sobie był taki moment, że Paciek jakiegoś hasa, nie wiem, czy siebie, czy Mikkel, nie. Wychał mega poza tor. Poza tor i mnie po prostu uderzył w powrocie. To jak ktoś to na streamie chyba będzie widać całe, ja akurat miałem... zminimalizowane okno, ale jak tworzyłem, to było to widać, to już cały na stronie to widać. Ice, ile masz paliwa? Plus chyba 4 prawie. Dobra, w tyłu się nie muszę bać, tylko sam na siebie. Łażej, zapytaj się nóżki, ile ma paliwa. On ma też pewnie, on standardowo dostaje. Jakie życie wyputuje, nie? Dobra, to ja mam plus 2... informację, to ja mam taką informację, że kurwa Ice... Tarkowe, dbajcie wszystko co się daje, żeby utrzymać ze sobą tutaj. Ja mam paliwa plus... I uciec im jakby poza ten, nie? Poza 3 sekundy. Chociaż ja mam paliwa plus... Restart nóżki 0, nam pasuje, więc... O dziwo na Rosji jest spoko. Nie, cieszę. No, ja mu mówiłem co ma zrobić, kurwa. I restart. Udało się zwiać na tym pierwszym, więc zobaczymy. Znaczy wystarczy, że bo teraz bateria mam do końca wyścigu wystarczy. Znaczy, że a IC ma na tym ma piątkę, czy ile? Tak, ma piątkę, ale... No. Odwołam się od piątki, trójka mi została. Kurde. Masz 3 sekundy jeszcze? Będzie lipo, no ale trójkę dostanę. Ice będzie za mną tutaj trójce. To będzie taka... Żyje. Trochę? Sorry, Darko. Nie, spoko, nie, no normalnie. Nie uważaj, bo nóżka tutaj takie widzę... Dobra, mam nagranie ten, jak Red Bull jedzie na tym... Na bocie? Tak. Paciek? Tak. Piutko. Bot Mańka zaraz punkt, to jak jeszcze jedno sekund. Może ładnie. Ale nie, bo tam się jeszcze przebijał na początku. Ja z was obowiązuję. Weź do nóżki, bo jak ja nie słyszę, to najsłuchaj. Prorok też każdy. Weź do nóżki, żeby przestał kierować, powiedz mu.
Okej. Okay. Ty, a jazdę na bocie zgłaszać? Czy, normalne zgłoszenie, czy nie? Okay. Zależy w jakim kontekście. Jak ktoś sobie wejdzie teraz na bota na chwilę, to to wiesz, to takie zgłaszanie to jest przesada, nie? Jazda na bocie była pomysłem takim, że jak ktoś, wiesz, jedzie przez dłuższy czas, czy przez jakąś sekcję zakrętów na bocie. Dobra. No, a kto już włączył błota, bo nie chce się napić, czy coś, na minutę. No, no to jest dwa zakręty, to... Kibele. Dokładnie. Kibele no, też, czasami trzeba. Włączasz bota i jedziesz, nie? Lepiej na bocie spróbować niż... No ja powiem tak, jak ktoś dostaje zgłoszenie na bota, napisze, że był w kiblu, to wiesz, wybaczam, nie? Dokładnie. Proszę wysłać zdjęcie i... Ale nie, no 5 kilo chyba nie trzeba robić, co? Nice. Ja no przesadziłem. Nie, no zdjęcie już zrobisz, że jesteś w kiblu, tak na pewności. Dobra, sędzia w przerwie, okej. Okay. No to jest. Czemu mamy tutaj? No, to jest jakiś bug. To jest. Tak, jakiś karnik zasy na tej delcie. Delta to jest jakiś monstrum. Tak. To jest. Zalobni. No. Kto kurwa? To jest? To przed Donobiu? Monsun? Monsun. Monsun. The fuck. Co jest? Popatrzcie, kto stał muta. Bardzo nieładnie się odzywa, mimo że pewnie jeszcze mut jeszcze wyzywa na Google. Ty jeszcze... Uważaj, czajesz jakiegoś Monsuna? To ode mnie chyba. Nie wiem, co to jest Monsun. Tym on odpalił bota i mam to zwalone w siedzeniu. Kurwa nóżka, nie? Zaraz ona zawału. Tak, ale nóżka będzie, ale to ty chyba a za szybko jedziesz, wiesz? Albo mnie tepie, to możliwe. Może, bo nóżka jakby no zawsze się zwalnia po tym jak jest w safety carze. Plus trzeba trzymać odstęp, nie? Nóżka zwalnia na okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, to powodzenia wam w tym sprincie. Dzięki. Miałbyś dopiero do Brazylii, ale jest już na Rosji. Ło! Zahamowali. Green flag gap to teammate behind is 1.8 seconds. Na ostatnim będzie DRS, nie? Czy na wysokim? Tak, na ostatnim dopiero będzie DRS. Każdy co pali. No, ale będzie walka, czy nie będzie? Każdy znowu cały czas pali, uważaj, też przypal. Keep managing your tires, manage your tires. Ale strać. Kurde, ta trójka niewinna. Odwołaj się. Nie no. Ale tego pierwszego Warna to bym się kłócił. Ale no. Znaczy powiem tak, każdy Warn jaki dostałeś, jak... Jedyne jakie rzeczy można odwołać o Warny, to jak ktoś cię wypcha poza tor, ale jeśli zdobyłeś Warna, bo nie potrafi się wypchać. Albo jak dostaniesz dwa Warny na jednym zakręcie. Tak, ale na kwalach, w sensie na hotlapie, na time trialu, w sensie to ten. Nie wyjechałem żadnym kołem poza tor i dostałem tego, invalidation lapa, nie? No, bo może za duża prędkość tak. Po prostu, nie? Gryf zalewa. Każdy już nie ma Airsu? Nie, nie ma, nie ma. Wziąłem 80%, to jak on... Co? On ma 50, ale zużył całą energię, jaką ma dosłownie na jedno okrążenie, wiesz? A dobra. Ja też mam 80. Patrzcie, jak nie wyprzedzaj teammate'a, kiedy był zdjęcie. Kurde, ale mogą mieć podium dzisiaj. No patrzcie, jak no kurde, masz 9 sekund. Ja mogę być P4, jak wyprzedzę każdego, to może podium. W sensie Darko Enno, co ja mówię. W sensie, no. Kartiego. O, ASM Anation traci. Paciek mi coś, co mi wszystko zepsuł. Ale ten kart jest znowu chory. Szosza. Prorok spin. Adga. Ile masz Darko Enno? A ty masz Ice w planach mnie zgłosić? We have 5 laps of fuel remaining. Powiem ci po wyścigu. Prorok się wycofał. Mikaj się rozbił.
O, dym ucieka. Wywiad też. Ale teraz będzie DRS. No ja mogę być najwyżej P5 może będę. I koniec challenge'u. A jakim ty miałeś challenge? Nie, tak się mówi po prostu. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ja teraz nie mogę Warna dostać. Czy mi się DRS nie otworzył na początku, co jest? Bez setupa zarkłem drugie miejsce. Dobry wynik. Ja bez setupa będę miał ósme, to też chyba dobry wynik. Chłopaciek! No i mam to ósme miejsce, bo Paciek miał 9 sekund kar. Teraz mi się rozbił taki solidny dzwon. Trójkę dostali. Aż ich nie wyprzedzę niestety. Na DRS-u nie mam. Aj. Wjechał w Myszajana, a Myszajan we mnie. Nie mogę. Myszajan se prosto pojechał. P4. Ej, podium jestem. A to się chyba zbugowało coś. Dobra, minus 5. No, zobaczę jak to wyjdzie. Kurde, no. Ale kurde, mogłem mieć podium, tylko na tym safety Myszajan, car. No. Ten był piąty. O, no, brawo Dark Powen. Jestem podium, co jest? Jestem ciekawy, czy pozgłasza to Paciek. W jednej się przyznam od razu, ale w drugiej nie. Błażej! Błażej, to jest chyba błąd gry, nie? Że ja jestem podium. Tak, to jest błąd gry. Opiekło się, nie? Z tym każdy, że kary zapłonął ostatni. Podium ratowałeś. Witam. Witam. Siema. No, na wywiady was przerzucam jak coś, nie? Darkowani każdy. No, dobra. W punktach. Maniek, który był botem. Poza dziesiątką, zarówno jak i Myszajan, Paciek, Majki, Prorok, Gaser, Minipad i Dark. Ale szalony wyścig. Mamy kierowców na wywiady, czołową trójkę, no. Szalony wyścig, no. Duszka, no powiedz z swojej perspektywy, jak to wyglądało, no bo wyglądało to ciągle, jak gdybyś tracił tą pozycję do Kasztiego, ale ostatecznie no byłeś w stanie wygrać ten wyścig. Bo Kaszty złapał karę, nie wiem, nie zauważyłem nawet tego, że całe łapnął szczęście. Karę. Niechcący, bo mi tata zaczął pierdolić w pokoju i wyjechałem, kurwa. Nie zauważyłem nawet, do ostatniego zakrętu nie widziałem, że on ma karę. Ja też nie. I dopiero na koniec zobaczyłem, że o, jednak udało się, jest kara. No ja tak właśnie, ja się właśnie zapałem za głowę, jak widziałem, że na ostatnim okrążeniu coś takiego się wydarzyło. No, przegrał zwycięstwo dzisiaj. Chociaż co jest ciekawe, że też... Według klasyfikacji, jaka w grze była, to że... Ja byłem piąty, zbugowało się coś.
No właśnie, że spadłeś nawet za wiśnie, więc... No, a wiśnie chyba... miał też 3 sekundy, więc to jest niemożliwe, żebym spadł. No, ale to... no... No, wyścig był szalony, no. Na streamie było widać pewnie, jakie pozycje były na mecie, tak. No. No, pewnie... Od ciebie, no. Od siebie mogę dodać, że Kisten za Darkovenem na restarcie było ciężko, bo Darkovena rzucało przez to, że rzucało Icemanationa. Ja też się chciałem wciskać. Na przedostatnim kółku Darkovena, jak cię atakowałem na S, jak ty atakowałeś właśnie tego Icemanationa na tym kółku, na trzecim zakręcie. To ci powiem, że nie wiem, czy ciebie zmiotło na lewo, czy ja za bardzo się wpychałem, że tam nie wypchałeś, ale wtedy karnie dostałem, także tam nic do zarzucenia nie mam, ale potem no moja wina i przegrałem sobie się. A też tam pecha miał, tam był przecież kontakt w pewnym momencie między wami tam w trzecim sektorze. No, o po tej właśnie prostej z DRS-em. No chyba było z jego, że chyba lekko ci chyba obróciło. Tak, ja tam musiałem ściąć, bo Darkoven zaczął skręcać, a ja byłem jakby na wierzchołku dosłownie. I znaczy, mi chodzi chyba jeszcze wcześniej, że było się jego, że chyba cię obróciła, jak gdyby po tych. Na tym drugim zakręcie, po tej drugim DRS-ie, tak jakby. Było się jego, że chyba tak chciałeś zakręć, chyba cię tak obróciło lekko. A to było z nóżką, bo nóżka skręcił dosłownie wierzchołek zakrętu, a ja byłem po wewnętrznej. Nie zostałem w miejscu i po prostu mnie zamknął i zahaczył mi tylnym kołem. I to też nie była moja wina, i dobrze się wtedy nie uszkodziłem. No właśnie zjechałeś, myślałem, że uszkodzenie jakieś. Nie, ja na softy po prostu zjechałem, jakby safety car. No a Darkoven, no niesamowity comeback, 17 miejsca na drugie. No, bardzo dobra taktyka z softami. No troszeczkę, ale jednak dużo safety carów i ciężko było się rozpędzić, aczkolwiek końcówka naprawdę... Trzeba się było spocić, żeby tu każdy nie wcisnął się, bo miał chyba z 6 okazji, więc... Naprawdę było ciężko wywalczyć na koniec. No, ale miałem dużo okazji. Miałem dużo okazji, a też wiem, że z tobą potrafię jechać koło w koło, kurwa, nie jedno okrążenie. Więc ja się też bałem, żeby nie tracić z tobą czasu do nóżki. Jeszcze nie myśląc o tym, że mam karę, nie? Nie, no i co jest w momencie jeszcze... w trójkę byliśmy, także naprawdę tak. Było ciasno. Coś było... no tak ciągle tam mówiłem, jak patrzyłem sobie na klasyfikację generalną, że no... Nóżka miał przewagę 4 punktów nad Kasztim. Więc myślałem, że no Kaszty tutaj no właśnie, utrzymasz to i będziesz na drugim miejscu, a wyszło jak wiem, wyszło. Bo patrzałem specjalnie na tabelę przed wyścigiem, a... No... Ja takie, dobra, nóżka startuje P1, P1 na Rosji to jest najgorsza pozycja startowa, jak może być. Jest szansa, na starcie w ogóle mnie zmieliło na lewą stronę, nie wiem jakim cudem. Tak jakbyś spóźnił ten start. No właśnie no tak wyglądało, w sensie, że nóżka była bardzo dobra, a ty w ogóle miałeś wolniejszy od paćka. Tak, ja w ogóle miałem, ja jakby opóźniłem start i żeby nadgonić, dałem za dużo gazu, dlatego mnie zmiotło na lewą stronę. I paćek mnie wyprzedził, ale paćka do pierwszego zakrętu, nie, czy Mikejsa? Nie pamiętam, kogoś tam zrobiłem do pierwszego zakrętu i byłem za tobą nóżka. Ale no gdyby nie ten start, który trochę zepsułem, to mam nadzieję, no pewnie mi się wcisko do T1, nie? Bo tam jednak w strudze bym był, więc tak może bym to wykorzystał. No trudno, co jest za tydzień? Węgry. O Boże, o. Nie. Hungaroring, piękny. No fajnie, gdyby mi się opony przednie będzie przegrzewały, gęsto. To by było spoko. No będzie, oj będzie. Zrobi ktoś Bottasa? Jeżeli będzie w Mercedesie ktoś jeździł, no to tak. No. Może ktoś nie wyhamuje i rozwali w połowie ludzi wyścig? Ale to no. Musi być. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie większy chaos na pierwszych dwóch zakrętach, a no... Nie, znaczy, tam się znaczy, było. Znaczy parę osób obróciło tam, no ale to już no... Ja tam w ogóle miałem nadzieję, że popada. Albo na wyścigu, albo na kwalach. Niestety się nie udało, żeby popadało. Bo ja się może... modliłem, żeby nie padało, więc... Nie, ja lubię jak pada. W sensie może na deszczu jakoś turbo szybki nie jestem, ale ja po prostu jadę na wyścigu deszczowym po prostu swoim równym tempem. I nie popełniam po prostu błędów. Ja dzięki temu jestem w wysokich pozycjach, po prostu reszta tak ciśnie, że się obracają, nie? Ja po prostu jadę sobie wolniej, czyściej i ja to wykorzystuję po prostu tym. Czyli czujecie się dobrze na kolejny wyścig, czy bardziej tak? Bo nie mam setupu. Znaczy, setup mam dobry. Miał, spokojnie. No to weź, pisz sobie Jarno Opmir setup i będziesz miał, no. Tak. Opmera setup właśnie miałem na Rosję i to jest jedyny setup Opmera w tej grze, który mi pasuje.
A to i tak jest progres względem 20, bo w 20 żaden setup opera mi nie pasował. I na Węgry, jeżeli ogarnę setup tak, żeby mi się nie przegrzewały opony, to jest bajka, bo lubię ten tor w tej grze. Bardziej mi się przyjemnie po nim jeździ. W 20 było gorzej. No dobra, no to dzięki za szalony wyścig, no bo no, ja na komentatorce, no to no, było wiele emocji. Chociaż trochę tak było tak spokojnie, jakby te safety cary. Ale no, ostatnie trzy okrążenia były szalone. Dzięki. Dzięki. Dzięki.